Cześć, władzo ludowa. Przed nocą i mgłą osłoń mnie. W lipcu na antenie telewizji Kinopolska Bronisław Cieślak w swojej najbardziej znanej roli. Porucznika Milicji Obywatelskiej Sławomira Borewicza w kultowym serialu Krzysztofa Szmagiera 07 Zgłoś się. Jak nie zrozumiałeś odbiór? Zrozumiałem, jadę tam bez odbioru. Bronisław Cieślak, niezawodowy aktor, dziennikarz, prezenter telewizyjny, a później i polityk, zaistniał w zbiorowej świadomości Polaków jako porucznik Borewicz w połowie lat 70. Stworzył przy tym jedną z najbardziej wyrazistych serialowych postaci w historii polskiej telewizji. W tej robocie się szybko twardnie, inaczej by człowiek zwariował. Borewicz był niedoścignionym wzorcem męskości. Pachniał Old Spice'em, nosił markowe dżinsy. Ta rola przyniosła Cieślakowi miano polskiego Jamesa Bonda. Mimo że kojarzony z Zachodem, porucznik był doskonałym instrumentem socjalistycznej propagandy, a jego wyczyny budziły sympatię i zaufanie do MO. A powiedz mi, co ty lubisz oglądać na dobranoc bardziej? Przygody Reksia czy Bolka i Lolka? Kozaka. Poza skutecznością w rozwiązywaniu spraw kryminalnych, Borewicza wyróżniał cięty język. Wiele jego ripost stało się kultowymi. Czasami myślę, że do pana należałoby mówić mister. Może się pan będzie miał odpije, mister Jaszczu? Porucznik miał opinię kobieciarza. W każdym odcinku Borewicz wdaje się w nowy romans. Lub przynajmniej widzimy go w towarzystwie kolejnej pięknej kobiety. Większość obywateli PRL mogła tylko marzyć o życiu w stylu porucznika Borewicza i fantazjować o niedostępnych dobrach luksusowych, z których swobodnie korzystał. Messieurs, mesdames, rien ne va plus. 07 Zgłoś się. Tylko w telewizji Kinopolska.